jak mi zachlapali samochód. Jak to wygląda, jakby mi go ktoś posrał. Mała aktualizacja, poprawiła się sytuacja, rymuje. Nie zawsze wszystko wychodzi po mojej myśli. A ostatnio o tym mówiłem, uroki parkowania przy tej drodze. Patrzcie, co się tu stało. Jak mi zachlapali samochód. Jak to wygląda, jakby mi go ktoś osrał. Siemaneczko, my właśnie, witam was w kolejnym odcinku vlogowym. My właśnie jedziemy sobie na Wyspę Słodową z bratem. Nie będę go pokazywał, bo on nie lubi za bardzo występować. Idziemy teraz do sklepu po jakiś arsenał, no bo wiadomo, nie będziemy tam siedzieć tak po prostu, trzeba by się czegoś tam napić, może zjeść coś. Zobaczymy, czy w ogóle w taką pogodę we Wrocławiu ktoś się wybiera na tą wyspę. Czy ta pogoda ich zraża, czy też nie. Ja już w autobusie. Powiem wam, że trochę częściej tutaj, może dlatego, że siadłem na tym łączeniu, bo to jest ten przegubowy, co się składa z dwóch części. I częściej tutaj niesamowicie. Tak swoją drogą, wiecie, że ja już nie jeździłem autobusem w ogóle komunikacją miejską kilka lat? Serio. Jak się przyzwyczaiłem do samochodu, to już nie wsiadałem w ogóle do komunikacji miejskiej. Ale może też dlatego, że w tamtych miastach, co mieszkałem, ta komunikacja, no lekko mówiąc, kulała, a tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo praktycznie wychodzicie sobie na przystanek i zawsze jakiś autobus jest i nie musicie długo czekać, żeby gdzieś pojechać. Fajne autobusy, bo już są nowoczesne. Mówią ci, na jakim przystanku jesteś, gdzie już dojeżdżasz. Są ekrany oprócz tego. Zobaczcie. Można płacić kartą za bilet, też super sprawa. Mała aktualizacja, poprawiła się sytuacja, rymuje. Nie, to wcale nie dlatego, że wypiłem. W ogóle. Dobra, sytuacja jest taka, że teraz się pojawiło więcej osób. Szczerze myślałem, że zaraz będziemy wracać do domu, bo było mało osób, no było tak średnio, ale z upływem czasu się troszeczkę rozpogodziło. Dobra, mamy zielony, muszę iść, patrzcie. Jeden. Czerwone! Biegniemy! Rad! Ale mi się podoba ta konfiguracja tej BMW-ki w takim black stylu, bez tych chromów. Naprawdę wygląda kozacko. Mógłbym taką jeździć. Tak, siemaneczko. Wiem, że to jest jeden vlog, a ciągle mówię siemaneczko, ale no nie nagrywałem wam już więcej z wyspy, bo po prostu odłożyłem kamerę, żeby się dobrze bawić. Poznałem parę fajnych osób i chciałem z nimi się pobawić trochę, a nie nagrywać tylko. Nagrywam wam więc dzisiaj. Minęło już parę dni, odkąd wróciłem z wyspy. Nie było, nie robiłem nic ciekawego, dlatego też wcześniej wam nic nie nagrywałem. Dzisiaj dopiero jest mój drugi dzień pracy. Wspominałem wam, że dopiero zaczynam pracę we Wrocku i powiem wam, że naprawdę jest spoko jak na razie. Pierwszy raz w ogóle jestem w takiej pracy, gdzie jest taki, a nie inny tryb zarządzania, funkcjonowania firmy. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że jak jest dyrektor czy tam menadżer, no to ty to czujesz, że on jest tym dyrektorem i trzeba się przed nim kłaniać czy coś. Nie. Wszystko jest na takiej stopie koleżeńskiej właśnie i to mi się podoba, bo nie czuję się po prostu tak jakby niższy w hierarchii w tej firmie. Nieważne, czy właśnie jesteś sprzątaczką, czy jesteś operatorem, inżynierem, czy właśnie menadżerem. Każdy jest traktowany równo i to mi się podoba, bo mam troszkę inne przeżycia, jeżeli chodzi o pracę na produkcji, choćby w Anglii. Tam to było wyraźnie widać, kto jest kim.
nawet choćby po kolorze czepku. A tutaj każdy jest traktowany jednakowo i to mi się bardzo podoba. Jak będzie dalej, zobaczymy, ale na ten moment jest spoko. Nie wiem, może wam jeszcze coś dogram, bo w sumie ten vlog to będzie taki zlepek kilku dni moich. Jak coś ciekawego się wydarzy, to na pewno wam powiem. A dzisiaj swoją drogą w końcu idę do fryzjera, bo nienawidzę, jak mam długie włosy, powiem wam, bo potem rano wstaję, nawet jak umyję włosy, potem jak rano wstaję, to mam tak wszędzie te włosy rozwalone na lewo, prawo i praktycznie nic się z nimi nie da zrobić i znowu je trzeba myć. A dlatego postanowiłem, że pójdę do fryzjera i skrócę na taką długość, jak ja lubię. Szkoda, że niestety tutaj nie ma mojej fryzjerki, bo ona już zna moją fryzurę, moje ułożenie włosów i wie, jak mi obcinać. Mam nadzieję, że tutaj też trafię na wykwalifikowaną, no po prostu w porządku osobę, bo moja fryzjerka jest 200 km stąd, jak wiecie, jestem ze Śląska, a mieszkam we Wrocławiu, więc słabo byłoby dojrzeć po prostu do fryzjera. Jeszcze wam może nagram dzisiaj, jak poszło u fryzjera. A na tą chwilę tyle, trzymajcie się, cześć. Najgorzej. Idę do fryzjera, jak wam mówiłem, więc nagrywam teraz już telefonem, nie brałem tam kamery oczywiście. I oczywiście co, wychodzę, mówię, jest dosyć blisko, to przejdę się dla zdrowotności. I co, zaczęło padać, dlatego kaptur na głowę. Mam nadzieję, że słyszycie coś, bo jest ruch. Dobra, kończę, bo idą ludzie. No i co, chyba nie wyszło najgorzej. Więcej strachu, niż to było tego warte. I mega szybko pani obcięła i była bardzo miła, więc spoko. Więc myślę, że nie ma tragedii. Mam się gdzie obcinać jak coś. Siemaneczko, nagrywam dzisiaj dla was odcinek, który pewnie już zobaczyliście na moim kanale. Mianowicie matuję dach i będę go polerował, bo tak mi poleciliście. Sam jestem ciekawy efektu. Nie ma jak po pracy iść do pracy. Nie zawsze wszystko wychodzi po mojej myśli. Niestety tym razem odcinek jest nieudany, bo skrzeniłem ten dach na maksa. Masakra. Moja polerka chyba po prostu nie poleruje. Nie obraca się jak powinna i owszem, dach zmatowiłem, ale nie wiem, czy wy to na kamerze zobaczycie, ale dach jest zmatowiony, ale już niestety nie jest polerowany. Jest tragedia. Nawet nie wiem, czy mam rzucać taki odcinek, bo to jest, no, porażka. A wiecie co, pokażę wam jeszcze to. Patrzcie. Jak ja kocham takie samochody. Jeszcze takie fajne naklejki. Świetny, jest po prostu świetny. Nie jest idealny i właśnie to mi się w nim podoba. Dajcie znać, czy też lubicie takie samochody. Dobra, to chyba na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że nie będzie on zbyt długi. To był taki zlepek, jak wam mówiłem, kilku moich dni. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to skleję. A na tą chwilę to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli wam się podobało i chcecie więcej takich odcinków, koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Oczywiście, tak jak mówiłem, zasubskrybujcie też ten kanał, naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i co? I się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.